cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj o tym, jakie stereotypy dalej panują we Francji o Polakach. W Polsce mówi się po rosyjsku. Często jak mówiłam, że jestem z Polski, to ludzie się mnie pytali, czy język oficjalny w Polsce to rosyjski. I jest bardzo dużo ludzi, którzy myślą, że tak właściwie jest. I niektórzy nawet uważają, że Polska to jest po prostu kraj kolonialny Rosji i że wciąż u nas językiem panującym oficjalnym jest język rosyjski. W Polsce nie ma lata. W świadomości wielu Francuzów mamy dwie pory roku, a nie cztery. Dla nich w Polsce jest bardzo długa i surowa zima, no i taka druga deszczowa pora. Jest im ciężko zrozumieć, że u nas też jest lato i praktycznie te cztery pory roku wyglądają tak samo jak na północy Francji. We Francji mówi się, że Polacy są ogólnie bardzo gościnni. Jest to nasza cecha narodowa i ta gościnność przeważnie kojarzy im się z Polską, z tym, że zostaną dobrze ugoszczeni, dobrze przyjęci, dobrze nakarmieni, wyspani i ogólnie dobrze przyjęci u kogoś obcego w domu. Wydaje mi się, że tutaj we Francji takiej gościnności nie ma i być może na wsiach, ale raczej można się z tym rzadko spotkać. Czwarty stereotyp, który nadal istnieje, to jest to, że Polki uważane są jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie. Ja mieszkając tutaj w Paryżu widziałam kobiety z całego świata i muszę przyznać, że to nie jest tylko stereotyp, ale rzeczywiście wyróżniamy się urodą, kolorem oczu, włosów, cerą, rysami twarzy, delikatnością, subtelnością w mówieniu. I ten stereotyp rzeczywiście jest utrzymywany nie tylko we Francji, ale również na całym świecie. Polacy to rasiści. Tak często słyszałam, na przykład jeżeli ktoś chciałby pojechać czy mieszkać w Polsce, to często mi mówił, że, no, że jest taka opinia o Polakach, że jesteśmy rasistami, więc ja tłumaczyłam, że po prostu to nie jest rasizm, ale u nas jest mniej kultur, Polska jest mniej kulturowym krajem niż Francja. Polacy są katolikami. Rzeczywiście tak się o nas myśli tutaj, że u nas panuje i dominuje jedna religia, praktycznie istnieje w całym kraju tylko jedna religia, że jesteśmy bardzo praktykujący, że jesteśmy bardzo wierzący, religijni, obchodzimy wszystkie święta i że ta religia jest w naszym życiu codziennym. I na zakończenie stereotyp, który pewnie już słyszeliście niestety, że Polacy są alkoholikami. Mówi się o nas, że pijemy dużo alkoholu, dużo wódki i że nadużywamy tego alkoholu. Oczywiście mi się wydaje, że Francuzi też piją dużo alkoholu. Wino jest tutaj czymś normalnym przy obiedzie. Mają digestive, aperitif, czyli coś, alkohol, który pijemy przed jedzeniem. Później mamy alkohol do jedzenia i po jedzeniu. Po jedzeniu również spożywamy mały alkohol, mocniejszy. Więc ten stereotyp, że my lubimy wódkę i że przy każdej okazji pijemy wódkę, jest na pewno nieprawdziwy, bo ja kiedy odmawiałam wódki, to rzeczywiście reakcja była taka, że przecież jesteś Polką. No i to by było na tyle z takich najważniejszych stereotypów, które tutaj dominują i które możecie usłyszeć, które mówi się o Polakach. I co? Dziękuję za uwagę i zapraszam Was do następnego wideo.